Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek poświęciliśmy tematowi, który okazuje się, że jest bardzo żywy dalej. Mianowicie chodzi o, moi drodzy, smarować, nie smarować piasty przed montażem tarczy hamulcowej i jakich mazideł używać. Czarodziejskich, takich skomponowanych przez różnych chemików i alchemików. To jest temat bardzo żywy i chciałbym go tak poruszyć i wyjaśnić, jak wygląda stanowisko producenta systemów hamulcowych, jeżeli chodzi o smarowanie tych przylgni do siebie. Jeżeli mamy samochód fabrycznie nowy, dokonujemy wymiany tarcz hamulcowych w tym samochodzie, ściągamy te tarcze hamulcowe i zazwyczaj odklejamy tą tarczę i widzimy tam różne maziowidła. No nie, tam nic nie ma. Ktoś montując te tarcze położył blachę na blachę, zamontował zestaw i idziemy, pakujemy do samochodu. Po czym my, kiedy będziemy zmieniać tarcze hamulcowe, oczywiście bawimy się w technologów, techników i w ogóle magów, tak? I zaczynamy tu używać różnego rodzaju smary. Moi drodzy, stanowisko jest jakie? Ja zawsze mówię, można smarować, ale używać odpowiednich smarów. Wiecie, co zazwyczaj ludzie pamiętają? Można smarować. No to ta druga część może jest bardziej ważna. Dlaczego w ogóle my musimy smarować, a na pierwszy montaż nie smarują? Moi drodzy, taka piasta, jak jest nówka, świeża, cieplutka, to taka piasta jest po prostu płaściusieńka. Jedyne pory tutaj są, to jest po obróbce skrawaniem, ta nierówność. Tarcza też jest płaściusieńka. I kiedy my to wszystko złożymy do tak zwanej kupy, skręcimy to ładnie, kółeczko i autko jeździ, tam nic generalnie się nie dzieje, ale my, kiedy ściągamy tą naszą tarczę hamulcową już w warsztacie, odkleimy ją, to jednak widzimy tutaj ślady korozji. Jak wiemy, ślady korozji należy czyścić w jakiś sposób dostępnymi nam narzędziami, oby nie jakimś papierkiem ściernym, jakieś, jak to mówią mechanicy, włosy afroamerykanina, nie wiem czemu tak, a może wiem, i czyszczą, nanoszą w nieregularny sposób bardzo głębokie, często wżery i wtedy rozumiem, dlaczego używają smary. Bo gdyby nie użyli, to te powierzchnie do siebie przylegające, tej piasty i tarczy, nie są już takie fajne jak na pierwszy montaż. Już są wybrane części materiału na pieście. Tak, 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 zobaczcie. Są bardzo ciekawe zestawy. I jeżeli nie użyjemy tam smaru, to dostająca się tam woda spowoduje korozję. Korozja powoduje i potem deformacja tarczy hamulcowej. Więc dają sobie prawo smarowania. Jeżeli byśmy używali odpowiednich narzędzi do tego, oczywiście tego typu zestawu, tak, my tą powierzchnię przygotujemy, ona będzie ładnie zabielona i też powinniśmy mimo wszystko jakieś tam smarowidło użyć. ATE mówi, możemy używać na przykład jakiś rzadki olej silnikowy na szmateczkę, natłuścić tą powierzchnię, nadmiar wytrzeć i montując tarczę, porowatość tarczy, lakieru, pokrycia i tej powierzchni piasty spowoduje, że my zapewniamy pełną przylgnię blacha, blacha. I jest to oczywiście jakieś zabezpieczenie antykorozyjne. Można stosować też tak zwane smary suche, które są nanoszone na przykład w sprayu. Ja tu mam taki spray, oczywiście ta audycja nie zawiera lokowania produktu, więc zakleiłem jakiej firmy. Co to są smary suche? To jest smar... O, kuleczka. Smar suchy to jest rodzaj taki smaru, że jak ja pokryję tą powierzchnię piasty, a nawet tarczą sobie pokryłem, dłoń. Moi drodzy, po chwili, kiedy odparuję rozpuszczalnik, który jest nośnikiem tego smaru, tu nie zobaczymy nic. To będzie takie suche, ładne, jak muchozol śmierdzi albo pachnie. I ta piasta również będzie tak jak sucha. Jakbym nic nie naniósł. Mikronowa warstwa smaru, która dla mnie jest zabezpieczeniem antykorozyjnym. A najważniejsze, to dlaczego nie smarować? Widziałem różne dziwne rzeczy pod tytułem smar ceramiczny, smar miedziany, mieszanie tych smarów. Tak, zobaczcie na filmach innych, a potem jeszcze dociskając tarczę, tak wyprowadź nadmiar na zewnątrz. Kochani, dlaczego nie smarować, nie używać smarów stałych, grubych, niczego, co tu wprowadzi? Pierwsza rzecz, wprowadzamy pewnego rodzaju sprzęgło. No, albo niektórzy mówią, bo jak tutaj dasz smar, taki co tutaj jest taki gęsty, gruby, to tu ci się zanieczyszczenia przykleją, a potem jak położysz tarczę, to już będzie powodować jakąś za dużą odchyłkę poosiową. Pewnie tak, to też jest jeden z powodów. Inny powód jest taki, że potem ten smar
gruby, położony między tarczę a piastę. My jak dokręcimy koło, to on gdzieś się tam wygniata, może luzować połączenia gwintowane, tak? No może, jakbyśmy go tak położyli, jak nieraz na filmach widzę. Ale jest gorsza rzecz, moi drodzy. Ja tu mam piastę od jakiegoś tam samochodu, nie wiem, ale mam. I ciekawa jest rzecz. Gdzieś to jest zamontowane w samochodzie. Na to kładziemy tarczę hamulcową, prawda? I tutaj potem przykręcamy śrubami mocującymi koło z odpowiednim momentem. Moment przenosimy przez przeguby napędowe, tak? Przenosimy przez śruby i przez położenie felgi na pierścienie centrującym felgi i jedziemy. Gonimy autem. Ale w którymś momencie, kochani, jeżeli ktoś tutaj da smar między tą powierzchnią a tarczą hamulcową, to przy napędzaniu nie ma tematu. Ale kiedy ja chcę zatrzymać auto, walę w pedał hamulca, ja dużą siłą, działając na klocki hamulcowe i tarcze hamulcowe, chcę ją zatrzymać. Auto, duże, ciężkie, rozpędzone, ogromnej energii kinetycznej. Łapiąc za tą tarczę hamulcową, moi drodzy, jeżeli tu będę miał smar, a czy otwory przelotowe przez tarczę hamulcową, tu gdzie przechodzą śruby mocujące koło, to są takie pasowne, piękne, tu są tuleje? Nie, tu jest luz, specjalnie. I co się dzieje? Niestety ta tarcza względem piasty zaczyna pracować. Takie uderzanie w którymś momencie doprowadza do czegoś, co możemy zaobserwować w działach reklamacyjnych podczas składania reklamacji tarcz hamulcowych. Zazwyczaj mechanik wtedy ukrywa błędy montażu, bo przecież mu nie uznają reklamacji na tarczę hamulcową, która była posmarowana jeszcze tutaj. I widzimy w miejscach, gdzie te otwory są bardzo ładnie nawiercane, widzimy takie wytłuczenia fajne. A potem chemicznie, mechanicznie tutaj obróbka tej powierzchni, żeby dział reklamacji się nie przyczepił do korozji na przylgni lub do użycia jakiegokolwiek smaru. Moi drodzy, nie wprowadzamy sprzęgła, a takim będzie użycie jakiegoś smaru stałego, jeszcze szczególnie grubo, nie róbcie tego. To już jest niefajne w tej chwili. Używamy tylko i wyłącznie, polecam, jakiś rodzaj smaru suchego. Wasi dostawcy chemii, dostawcy części czy przedstawiciele na pewno wam znajdą cienką warstwę lub zwykły olej silnikowy nanieść, wytrzeć nadmiar, skręcać wszystkimi śrubami mocującymi koło, zmierzyć odchyłkę poosiową. Ma być wszystko dobrze. Nie wiem, czy wyjaśniłem temat. Jeżeli będziecie mieli pytania takie szczegółowe, zapraszam na naszą hodlinię. Jeszcze jedna rzecz. Na naszej stronie ATE znajdziecie procedury montażowe tarcz hamulcowych. I tam jest napisane, że tak, użyj tam smaru, ale właśnie chodzi o te odpowiednie smary, o których powiedziałem w tym odcinku. Dzięki, do następnego filmu.